Witam, dzisiaj będziemy kasować inspekcję w Lexusie IS250, bodajże chyba 2008 rok. Tak, jeżeli się wyświetla taka oto informacja, to mamy do czynienia z inspekcją olejową. Tak, to jest auto z systemem bezkluczykowym, czyli ma taki śliczny przełącznik start-stop. I tak, jeżeli chcemy skasować taką inspekcję, to wykonujemy następujące części. To tak. Włączamy zapłon, klikając dwukrotnie przycisk. I musimy ustawić tym przyciskiem na przebieg całkowity auta, na ODO. I teraz tak, wyłączamy zapłon, klikamy i trzymamy ten przycisk i włączamy zapłon. Teraz takie kreseczki będą nam tutaj migać, ginąć i pokażą się na końcu zera. O! I w chwili obecnej został skasowany. Teraz włączymy. O! I jak widać już nie świeci nam się inspekcja olejowa. Dziękuję.